Jakie tak naprawdę są konie? Co jest dla nich ważne? Czy lubią, gdy na nich jeździmy? Jak rozpoznać, co czują i czy nie cierpią? Jak spędzałyby czas, gdyby miały wybór? Na te z pozoru proste pytania odpowiadają autorytety ze świata jeździeckiego, weterynarze oraz osoby, które zajmują się ratowaniem koni. Odpowiedzi, które usłyszycie, obalają wiele powszechnie funkcjonujących mitów. To właśnie te fałszywe przekonania często nie pozwalają nam, ludziom, zbliżyć się do prawdy o tych niezwykłych zwierzętach. A im z kolei odbierają możliwość życia w zgodzie z własnymi potrzebami, w pełnym dobrostanie. Konie są cudowne, to na pewno. Najpiękniejsze zwierzęta świata, według mnie oczywiście. Całe życie z nimi pracuję i zaskakują mnie za każdym razem. No, jest takie powiedzenie, że koń jaki jest, każdy widzi. Tylko każdy widzi po swojemu i nie wszystko dostrzega. Generalnie konie są takie, jakimi ich widzimy. I różnorodność nie polega tylko na tym, że one naprawdę są różnorodne. Między sobą bardzo się różnią. Ale też na tym, jak są postrzegane. Możemy puścić jednego konia luzem, postawić 10 osób i tego samego konia każda z tych osób będzie widziała inaczej. Pierwsze, co mi się nasuwa, to to, że konie są po prostu dobre. Bije od nich totalna dobroć i chęć współpracy. Na pewno konie są bardzo złożone i są o wiele bardziej złożone niż my wiemy. My dopiero się uczymy o tym, jakie są konie. Tak naprawdę nauka bada koński gatunek od tam raptem 40-50 lat może. I to jest bardzo krótko, zważywszy na to, ile istnieje koński gatunek na świecie. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jak długo na planecie Ziemia żyją konie. I wielu ludzi, którzy mają do czynienia z końmi od lat, jak nagle usłyszą informację, że konie żyją na Ziemi od 50 milionów mniej więcej, to są strasznie zdziwieni. W związku z czym ta wiadomość bardzo pomaga w zrozumieniu tych zwierząt. They are flight animals. This is the program, and if you behave badly on the horse, this is the first thing they use. They run away, or they rear up, or whatever. So the flight reflex is a defensive reflex, and this is why some horses are spooky, meant to be mental, problematic, difficult horse. But this is only a defensive reaction. We are wrong, not the horse. If a horse does this, każde konie jest zupełnie inne. Mamy konie, które są wesołe, które uwielbiają ludzi, które szukają kontaktu z człowiekiem. I te konie najczęściej też kochają inne konie. Widać, że u nich ta relacja stadna jest bardzo silna. Są też konie, które zostały tak silnie zniszczone przez człowieka, że unikają ludzi. Nawet niektóre próbują człowieka atakować, z góry chcą się bronić. Na pewno są to istoty bardzo wrażliwe, bardzo spostrzegawcze, szybko uczące się, które jakby też na różny sposób radzą sobie z obciążeniami. Generalnie bym powiedział, że takie cechy ich główne to jest właśnie piękny wygląd i niezwykła wrażliwość tych zwierząt. Niedoceniana przez ludzi, nierozumiana, przez co często bardzo problemy, jakie w kontaktach człowiek-koń się zdarzają, wynikają z tego, że ludzie nie zdają sobie sprawy, z jak wrażliwymi i delikatnymi, czułymi zwierzętami mają do czynienia. Dla jednej osoby koń będzie ten sam koń. Będzie spokojny, wrażliwy, inteligentny, a ten sam koń, nie zmieniając siebie w jednej sekundzie, dla drugiej osoby będzie krnąbrny, twardy, uciekający. Więc to, jakimi one są, tak naprawdę zależy od nas. To, jakie są konie, też można zaobserwować najbardziej w tych ich naturalnych warunkach, kiedy damy im wolność i spokój. Po prostu z nimi będziemy je obserwowali i pozwolimy im, żeby to one decydowały, co się dzieje. To jest moja obserwacja, to jest moja filozofia. Są naszymi lustrami, są naszymi aniołami stróżami, które pilnują tego, żebyśmy robili rozwój i żebyśmy podnosili swoją świadomość, ale nie każdy chce to zobaczyć. I to jest przykre, myślę, i dla koni, i dla osób, które z nimi pracują. Bo jak nie zobaczymy w koniach nauczycieli naszych i osób, które nas przyszły, żeby nas wznosić, tylko zobaczymy przedmioty, które mają nam służyć, to wtedy nie jesteśmy w stanie skorzystać z tego, co tak naprawdę one nam niosą. To naukowcy już stwierdzili, że wśród ssaków jest tylko jeszcze jeden gatunek, który ma lepszą pamięć od konia, to są słonie. Konie mają niezwykłą pamięć, pamiętają wszystko, pamiętają zdarzenia, miejsca, ludzi. Są historie o koniach, które wróciły do stajni, w której mieszkały powiedzmy 20 lat temu. I jeśli się takiego konia puści na podwórku swobodnie, to on potrafi pójść prosto i wejść do swojego boksu, w którym te 20 lat temu mieszkał. Ta pamięć jest bardzo cenną cechą koni, bo jeśli się umiejętnie z tego korzysta, z tych ich pamięci, to ma się fajne efekty. Bo konie się uczą i zapamiętują. Miałam na przykład takiego konia, którego zajeżdżałam w wieku 3,5 roku i później ten koń na parę lat mi zniknął zupełnie z mojego pola widzenia. On po prostu zostawili go w spokoju, chodził sobie w stadzie i nic nie robił. Nikt nic od niego nie chciał. I jak miał prawie 10 lat, poproszono mnie, żebym jeszcze raz do niego przyjechała, no i że będzie trzeba pewnie od początku całą pracę wykonywać. Okazało się, że koń pamięta wszystko. Że koń pamięta moje sygnały, moje subtelne prośby o to, żeby na przykład szanował moją przestrzeń, nie wchodził na mnie, żeby podążał za mną. To było niesamowite. One mają doskonałą pamięć. Relacje, w które wchodzą, są również jakby dla nich istotne na całe życie i potrafią się jakby rozpoznać po latach, potrafią rozpoznać miejsce po latach. One pamiętają przez długie lata rzeczy, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ta doskonała końska pamięć to jest i wielki dar, i też kłopot dla ludzi w pracy z końmi, ponieważ one pamiętają nie tylko jednostkowe, wyrywkowe rzeczy, człowieka, miejsce, przedmiot, ale pamiętają też jakby kompilację różnych zdarzeń, czyli jeżeli w danych okolicznościach, przy danej pogodzie osoba tak wyglądająca, na przykład konia skrzywdziła, to potem zestawienie podobnych zdarzeń w innych warunkach może przywołać dane wspomnienie i na przykład wywołać nieprzewidzianą reakcję ze strony konia. Reakcję, która nas zaskoczy, reakcję, która nas zadziwi albo która nas sfrustruje, bo my nie rozumiemy, skąd się to bierze, a może być to wywołane jakimś wspomnieniem przywołanym z przeszłości, wspomnieniem, które się koniowi źle kojarzy. Resetowanie pamięci konia jest bardzo trudne. Gdyby taka była opcja, że zrobię reset i wpisuję na nowo, tak jak w komputerze, to byłoby proste. Pamiętają na przykład drogę, którą przebyły. Pamiętają różne rzeczy, które się im zrobi niedobre. Dlatego trzeba uważać, żeby im nie robić niczego złego, bo będą to długo pamiętać. Jak się takie zdarzenia w końskim życiu trafiają, to się wlecze latami. Koń potrafi przypomnieć sobie miejsce, w którym się coś działo traumatycznego, co przeżył mocno i jak się tam pojawi po latach, to natychmiast wracają te wspomnienia. Na przykład konie, które miały w życiu, były na torze wyścigowym i tam się działy nie do końca dla nich przyjemne rzeczy. Po latach, jak się znowu zjawią na takim torze się pojawią, to bardzo natychmiast wracają im te wspomnienia i natychmiast po ich zachowaniu widać, że są zdenerwowane i wiedzą dokładnie, co tutaj się kiedyś działo przed laty. Mnie osobiście boli, że na żadnych studiach ani kursach instruktorskich, trenerskich czy innych, poza kursami z naturalu, nie ma praktycznie nic o tym, jak koń widzi, jak koń czuje, jak koń nas czyta, jakie ma priorytety, co jest dla niego ważne, co jest dla niego mniej ważne. To, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, to, że żarcie jest potem dopiero, to, że instynkt stadny. Oczywiście to wszystko niby wiemy, ale tak naprawdę nikt tego nie bierze sobie do serca. Co dla koni jest ważne? Konie mają wiele potrzeb. Myślę, że najważniejsze dla nich jest bezpieczeństwo. Myślę, że bardzo ważne jest dla nich towarzystwo. Myślę, że bardzo ważna jest dla nich przestrzeń, możliwość ruchu, takiego ruchu naturalnego, takiego możliwość wyjścia z boksu, jeśli koń stoi w boksie, na wiele godzin, najlepiej na dosyć dużą przestrzeń. To są zwierzęta przestrzeni, to są stworzenia, które potrzebują się poruszać. Dla koni najważniejsze w czasie ich tych milionów lat bycia na ziemi były dwie rzeczy. Nie dać się upolować, czyli przeżyć i zostawić po sobie potomstwo. I kolejne pokolenia dziedziczyły właśnie wszystko to, co prowadziło do tego, że przeżywały i wydawały kolejne potomstwo. Więc dzisiaj, gdyby konia zapytać, co najbardziej lubi, to by powiedział, że najbardziej to ja lubię przestrzeń nieograniczoną, gdzie mogę znaleźć trawę, gdzie nie będzie wrogów czyhających na mnie, którzy chcą mnie upolować i gdzie będę mógł spokojnie żyć, wydając na świat kolejne nowe pokolenia. To jest to, co konie lubią najbardziej. Na pierwszym miejscu stawiam to, że dla nich bardzo ważne są relacje. To są zwierzęta społeczne. One budują bardzo, w stadzie budują relacje. I w pracy z jeźdźcami, ja mogę wypowiadać się, jeżeli chodzi o stronę taką jeździecką, to myślę, że na pierwszym miejscu to jest właśnie relacja. Jeżeli ktoś pracuje z nimi, ktoś, kto nie potrafi budować relacji, ktoś, kto nie zważa w ogóle na relacje, to myślę, że one są wtedy bardzo, bardzo zagubione i bardzo biedne. One cały czas do nas mówią tak naprawdę, cały czas nam coś pokazują, cały czas oczekują od nas też tego, że my będziemy z nimi nawiązywać kontakt w taki sposób, w jaki one są, na jaki one są gotowe. No i bardzo często spotykają się z naszej strony z takim lekceważeniem, że nie jesteśmy w stanie na tyle przebrnąć przez naukę i nauczyć się tego, jakim językiem do nich mówić, przebrnąć przez to i nauczyć się, jak one się zachowują, jaki mają behawior. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przebrnąć ani przez anatomię, ani przez fizjologię i nie traktujemy ich jako taką osobną jednostkę. Konie najbardziej lubią mieć święty spokój. To jest chyba coś, co łączy wszystkie konie. Ale to nie znaczy, że nie są ciekawe. Konie są ciekawe, konie chcą mieć kontakt z człowiekiem. Jeżeli nie mają złych doświadczeń, to lgną do człowieka. Mają również potrzeby socjalne, bardzo silne, które może człowiek realizować w jakiejś tam części, ale człowiek przychodzi do konia tylko na chwilę, na godzinę, czasami półtorej, czasami ma tylko pół godziny, a później przez kolejne 23 godziny ten koń powinien mieć możliwość realizacji tej potrzeby. Mieć towarzyszy, mieć kumpli, mieć, nie wiem, koni, którym się opiekuje, albo koni, które się opiekują nim, w zależności od tego, jakim jest koniem. Więc niesłychanie ważne jest również to towarzystwo dla tych koni. Myślę, że dla koni najważniejszy jest spokój, jedzenie, ruch, bezpieczeństwo i życie społeczne. To są takie, myślę, że 5 rzeczy, które najbardziej jest im potrzebne do życia, żeby zapewnić im komfort psychofizyczny. To, co jest ważne dla koni, to, co jest ważne dla końskiego umysłu, to jest stały dostęp do różnorodnych bodźców, do różnorodnych widoków, kolorów, smaków, zapachów i do bodźców dotykowych, właśnie zapewnianych przez członków ich stada. I to jest coś, co my koniom często zabieramy. Nawet dbając o konie pod takim względem, że wypuścimy je na padok, czy wypuścimy je na łąkę, jeśli ten padok jest niewielki, mało zróżnicowany, nudny po prostu, to konie tam cierpią na takiej pustyni związanej z brakiem bodźców. Ich mózg cierpi z nudy. Brak bodźców, rutyna, marazm jest dla koni bardzo niszczący. Co jeszcze koni lubią? Lubią dobrych ludzi. Takich, którzy w obecności których czują się dobrze, a to jest też bardzo ważne. Konie bardzo są wrażliwe na otaczającą je aurę i atmosferę i od tego wiele zależy. Między innymi zdrowie konia. Konie często chorują w miejscach, gdzie się czują źle. Ludziom się wydaje, że zapewnili wszystkie potrzeby, że dają jeść, że pilnują kopyta, robią i różne inne rzeczy, i coś ciągle z koniem jest nie tak. No ale brakuje właśnie tej aury właściwej, w której koń się czuje dobrze. Jest wiele mitów na temat koni. Być zdrowym jak koń, być silnym jak koń. I niewiele to ma wspólnego z prawdą. Mówi się, że ktoś ma końskie zdrowie i ma się na myśli, że jest, jak to mówią, nie do zajechania. To jest absolutna nieprawda. Konie są bardzo delikatnymi zwierzętami i mają sporo problemów ze zdrowiem, szczególnie konie, które żyją dzisiaj w warunkach takich, jakie żyją, czyli w cywilizacji, a nie tak, jak to było przez miliony lat. Tak naprawdę konie rzeczywiście są silne, tak? Są duże i gdyby miały, myślę, że pełną świadomość tego, niektóre mają, mam takie doświadczenia z takimi końmi, że są świadome swojej siły i potrafią ją wykorzystać przeciwko człowiekowi, wtedy są oczywiście najczęściej sprzedawane i uznawane za konie absolutnie niebezpieczne, ale gdyby wszystkie konie były w takiej świadomości swojej siły i ciała, to myślę, że nikt nie byłby w stanie z nimi pracować w taki sposób, w jaki jesteśmy w stanie to robić. Mimo tej siły jest to szalenie wrażliwe zwierzę. Organizm w ogóle, bardzo, bardzo wrażliwy i został tak zaprogramowany, że ma bardzo wiele różnych problemów zdrowotnych, z którymi się musi borykać. I bardzo łatwo zrobić mu krzywdę. Pytanie, czy są wytrzymałe, chyba należałoby zadać pod kątem do czego one są stworzone i dlaczego one miały być wytrzymałe. No i to, co jest bardzo trudne dla wielu jeźdźców i coś, o czym my lubimy zapominać, to fakt, że natura nie stworzyła konia po to, żeby na nim jeździć. Konie w naturze przymierzały długie kilometry, by jeść wysuszoną trawę, a dzisiaj stawiamy je albo na zielonych padokach, albo na piachu i wymuszamy na nich ruch pod siodłem. To wszystko zaburza ich funkcjonowanie. Ich grzbiety wcale nie są przystosowane do noszenia człowieka. Ich nogi wcale nie są przystosowane do tego, żeby wykonywać określone ruchy. Wiele tych ruchów i pod siodłem, których od nich wymagamy, to nie jest naturalny ruch konia. Dlatego to powoduje duże urazy, duże problemy z układem metabolicznym. W żadnym aspekcie jego fizyczności koń nie jest stworzony do tego, żeby nosić człowieka na grzbiecie. Jego ciało nie jest do tego przystosowane. I to nakłada na człowieka ogromny obowiązek, jeśli już chce na koniu jeździć, żeby to ciało jak najlepiej do tego przygotować i jak najlepiej o to ciało zadbać. I wymaga to nieustannej wiedzy, kontaktu z mądrymi ludźmi, którzy nam pomogą dopasować sprzęt, zadbać o ciało tego konia, zadbać o to, żeby ruch, jaki my koniowi proponujemy i o jaki go prosimy, jakby dodawany był progresywnie, stopniowo, na miarę jego sił, na miarę jego możliwości. Jeżeli koń jest dobrze, ma rozwiniętą muskulaturę, jest zdrowy i nic mu nie brakuje w życiu, no to jest silny i wytrzymały. Jeżeli ma dużo ruchu, jeżeli ma dużo wolności, no to natura go ukształtowała tak, żeby przemierzał duże przestrzenie, szukając żarcia. Dla mnie konie są bardzo silne i bardzo wytrzymałe. Potrafią dla nas zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast przymuszane do wysiłku są bardzo słabe. Myślę, że konie nie są tak wytrzymałe, jak nam się wydaje. To są bardzo wrażliwe zwierzęta. Ich ciało, mimo ogromnej masy, jest tak samo skonstruowane jak ludzkie, tak? Z tych samych tkanek, z tych samych mięśni. Nie dbając o tą fizyczność, niszczymy psychikę, niszcząc konia psychicznie, zaburzamy jego fizyczność. To jest bardzo wszystko skorelowane i trzeba dużej wiedzy i doświadczenia, aby dobrze konia poprowadzić. To wszystko zależy od tego, jak się na to spojrzy. Z natury czy są silne? Tak, to silne zwierzęta, bym powiedziała. Natomiast można je bardzo osłabić naszym poczynaniem z nimi. Każdy koń, który jest w Musołach, który jest pod opieką Fundacji Pegasus, ma jakieś choroby. Albo to są zwrotnienia kręgosłupa, stawów, ścięgien, to są problemy z zębami, to są problemy czasami z psychiką, bo również psychika tych zwierząt jest bardzo delikatna. Cóż, one nie są stworzone do tego, żebyśmy je użytkowali tak, jak je użytkujemy. Ich siła psychiczna czy zdolności psychiczne są bardzo indywidualne. Konie cierpią na szereg dolegliwości psychicznych, różnych zaburzeń, różnych chorób i najczęściej są to przypadłości związane z tym, w jaki sposób ludzie je traktują i w jaki sposób ludzie je utrzymują. Znaczy, ktoś widział konia w naturze, który tka albo łyka? No nie. Więc my to koniom fundujemy. Poprzez nadmiar presji, poprzez nadmiar wymagań, poprzez wymagania przerastające możliwości, aktualne możliwości psychofizyczne konia. Już samo zamknięcie konia w boksie sprawia, że cierpi on na szereg problemów psychicznych, bo niemożność zrealizowania tej podstawowej potrzeby powoduje frustrację, powoduje taki chroniczny stres. To nie jest taki stres, który pojawia się jak w momencie, gdy koń przestraszy się, nie wiem, człowieka z kolorowym parasolem czy torebki papierowej, którą poderwał wiatr. To jest chroniczny stres, który się sączy do końskiego ciała i końskiego umysłu dzień po dniu. Jeżeli chodzi o konie wyścigowe, podobnie jest z końmi sportowymi. Mówimy o takim już wysokim sporcie, gdzie te konie zazwyczaj nie są opadakowane. To one chodzą około, nie wiem, godziny tego treningu. Konie wyścigowe trochę mniej, może pół godziny jest treningu i potem po tym treningu idą do karuzeli. Załóżmy na 40 minut, różnie, około 40 minut i potem te konie idą do boksu. Więc zdecydowana większość czasu spędzają w boksie. Konie zamknięte w stajniach i konie izolowane od innych koni, plus użytkowane w sposób, który jest dla nich stresujący czy bolesny, są apatyczne, miewają depresję, miewają nerwice. Przy stresujących metodach treningowych mają tak zwany syndrom wyuczonej bezradności. Jest to bardzo, bardzo przykre spotkanie się z takim koniem, który jakby stracił wiarę, że cokolwiek będzie robił i jakkolwiek będzie próbował, to nie ma znaczenia i nie ma sensu, bo on i tak dostanie karę, dostanie jakiś ból, dostanie dyskomfort. A tak wiele metod treningowych jakby do takiego stanu konie doprowadza. I bardzo ciężko jest konia z takiego stanu wyciągnąć. Łatwiej jest pracować z koniem, który jeszcze się buntuje, walczy, nawet w taki nieprzyjemny dla człowieka sposób, bo na przykład człowieka atakuje, straszy, ale on jeszcze walczy. Są konie, które się poddały, które straciły wiarę i one przestały próbować czegokolwiek. I przestały próbować się bronić i przestają próbować też starać się dla ludzi. Jeśli chodzi o psychikę, to często klacze są bardziej wrażliwsze. Na przykład jeśli chodzi o wyścigi, potrafią przeżywać wyścigi, potrafią nie jeść, potrafią być osobiałe, apatyczne. I would say a horse is not tough at all. A horse is very trustful. And you could call a horse tough as soon as the horse trusts its rider. If a horse is insecure with the rider, the rider gives the horse the feel, oh, he's not a good leader, or he is, attacks the horse emotionally. A horse would not be tough. The horse would be very, very refusive and sensitive and not trustful. Powiem tak, każdy sport może być obciążający, znaczy na pewno jest obciążający fizycznie. Psychicznie jak najbardziej też może być. Ale to nie musi być sport. Może być też rekreacja. Miałem konia rekreacyjnego, który chodził w szkółce. Chodził w zastępie za innymi końmi. Nie by się wydawać mogła żadna praca fizyczna. Miał bardzo duże wrzody. Jednak dla konia taka monotonna cały czas jazda była ogromnym przeżyciem. Więc zarówno w sporcie i rekreacji może być ten uraz psychiczny. Kiedy spotykam takie konie, to właściciele mówią mi czasem: mam taki problem, mój koń stracił energię, mamy problem z ruchem do przodu, czy mogłaby pani coś z tą energią zrobić? A ja wchodzę do tego konia i widzę totalnie zrezygnowaną istotę, której jest już wszystko jedno i która straciła wiarę, że jakiekolwiek próbowanie w tą czy inną stronę coś zmieni w jej życiu. I wymaga od nas wiele czasu i wiele serca, żeby konie, które straciły wiarę w człowieka i straciły wiarę w próbowanie, zechciały znowu się dla nas starać i w ogóle cieszyć się życiem. Bo to też jesteśmy w stanie im niestety odebrać. Punktem wyjścia do rozmawiania o dobrostanie koni jest jakby właśnie zdanie sobie sprawy z tego zestawu ich podstawowych potrzeb, takich absolutnie potrzeb, które muszą być absolutnie spełnione, żeby koń w ogóle był w stanie funkcjonować jakkolwiek w świecie, również w świecie człowieka, czyli potrzeba życia w stadzie, potrzeba przemieszczania się i potrzeba jedzenia przez kilkanaście godzin na dobę. Dobrostan konia to stado i ja uważam, że to jest podstawa. Koń potrzebuje drugiego konia, nie kozy, nie owcy, nie człowieka. Potrzebuje drugiego konia. I jeszcze jednego, i jeszcze jednego. Czym jest ich więcej, tym mają większą możliwość wyboru i tym tworzą bardziej naturalne struktury tego stada. Dobrostan koni to dla mnie przede wszystkim życie w stadzie. Konie są zwierzętami stadnymi i tam się najlepiej czują. Człowiek to teraz zmienił. Oczywiście jak są stanie, gdzie jest możliwość wypuszczenia koni na padok, no to one żyją w tym stadzie, ale często te konie mają życie już indywidualne, takie jak człowiek chce. potrzebują na pewno odpowiedniego żywienia, jak najbardziej naturalnego i nieprzesadzonego, bo wiele chorób koni jest związanych z nieprawidłowym żywieniem, z tuczeniem na siłę albo z dawaniem paszy zbyt mocno energetycznej. Dobrostan koni to jest dobre traktowanie koni. I to nie jest tylko dobre traktowanie koni, gdzie zostanie mu kupiony drogi czapraczek, dobraderka i wszystkie inne dodatki, tylko to, jak człowiek tego konia traktuje. To, czego konie bardzo potrzebują od człowieka, to szacunek do nich. Chociaż to tak bardzo trywialnie brzmi, to tak naprawdę, jeżeli my uznamy autonomię konia jako niezależnej istoty, niezależnie funkcjonującej istoty, która może być smutna, która może być szczęśliwa, która może odczuwać ból, która może tęsknić, która może mieć gorszy dzień, dokładnie tak samo jak my, to myślę, że jest tak naprawdę szacunek do koni. Na przykład moje konie wszystkie regularnie poddawane są zabiegom fizjoterapeutycznym, osteopatycznym, że jak tylko widzę, że koń na przykład przy siodłaniu, przy czyszczeniu przede wszystkim, czuję, że ma napięte plecy albo pokazuje mi jakikolwiek ból, to jest to dla mnie informacja, że ja natychmiast muszę coś z tym zrobić. A nie, że ja osiodłam tego konia i będę teraz go jeździła przez kolejne 1,5 godziny i nie przejmowała się, czy też przyjdzie do mnie klient. To jest częsty problem wielu stajni. Na umówioną godzinę. A ja jestem w stanie powiedzieć, bardzo mi przykro, ale nie wsiądziemy na tego konia, bo tego konia bolą dzisiaj plecy. Być może ma je przewiane, bo dzisiaj wiało, a może wczorajszy trening był po prostu dla niego za długi, a może to siodło, które miał dopasowane, już nie pasuje i muszę wezwać osobę, która mi na nowo dopasuje siodło. Żeby konie były z nami szczęśliwe. Żeby konie miały pełny dobrostan. Poza tymi rzeczami materialnymi, czyli odpowiednim żywieniem, odpowiednim boksem, wypuszczeniem na padok, sąsiadem i oczywiście towarzystwem na padoku. Potrzebuje wspaniałego towarzysza w postaci człowieka. Powiem może tak bardzo niepopularnie, że dobrostan koni według mnie polega na tym, jakiego dobrego człowieka mają koło siebie. Czy w ogóle jakiego człowieka mają koło siebie. Dlatego, że w zależności od tego, jacy my jesteśmy, tak one się czują. W zależności od tego, jak my potrafimy zauważyć u siebie braki, lęki, emocje, nad którymi panujemy albo nie panujemy, tak one nas odbierają. Jeżeli my zdamy sobie z tego sprawę, że konie to są istoty, które czują tak jak my i mają tak naprawdę podobne do nas potrzeby, to wtedy myślę, że w sposób automatyczny pojawia nam się w głowie pytanie, co ja mogę zrobić dla mojego konia, żeby on był ze mną szczęśliwy. Dla mnie dobrostan to jest to, że osoby, które chcą pracować z końmi, chcą się zmieniać. Ponieważ pierwszą zasadą, którą należy wpoić sobie do głowy, chcąc pracować z koniem, to jest zasada, jeżeli chcesz zmienić swojego konia, zacznij zmieniać siebie. Inaczej koń się nie zmieni. To trzeba by zapytać konia, czy jazda konna im sprawia mu przyjemność. No, dobrze, że konie nie mówią, bo pewno niestety często by było tak, żeby mówiły, że absolutnie nie. Budowa koni nie sprzyja temu, żebyśmy na nich jeździli. Czy się da? No da się, bo jeździmy na nich. Czy to jest dla nich takie super przyjemne? To zależy. Wiele osób podchodzi do koni tak bardzo stereotypowo. Mamy to zakorzenione w naszej mentalności, ponieważ koń jest tak długo wpisany już w jakby historię naszej cywilizacji, to nam się wydaje, że to, że koń nosi człowieka na grzbiecie, czy ciągnie wóz, no to jest takie normalne. No przecież koń jest do jeżdżenia, tak? A w żadnym wypadku koń nie jest do jeżdżenia. Koń w każdym razie na pewno tak nie uważa. Żaden koń się nie rodzi z marzeniem, żeby nosić człowieka na grzbiecie. konstrukcja i budowa biomechaniczna konia nie jest stworzona do tego, żeby nosić ciężar jeźdźca. Tak naprawdę ten kręgosłup, jeżeli popatrzymy sobie na niego, który jest zawieszony pomiędzy przednimi i zadnimi nogami, ta cała budowa, żebra, które jakby obejmują brzuch konia, są stworzone do tego, żeby nosić ciężar wnętrzności konia, a nie do tego, żebyśmy jeszcze my włożyli nasz ciężar na grzbiet, na plecy takiego konia. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To, że jeździmy na koniach i użytkujemy, jest naszym czystym snobizmem. Jeżeli człowiek chce kiedykolwiek wsiąść na konia, to nie może zaniedbać ciała tego konia. Nie może zaniedbać tego, że koń porusza się prawidłowo, że koń ma prawidłowo dobrane ćwiczenia, że jego cała fizyczność jest nabudowywana w prawidłowy sposób, bez obciążania nadmiernego, bez przeciążania treningowego, bez nadużyć związanych z tym, że my chcemy pojeździć. Myślę, że najważniejszą rzeczą z naszej strony, jeżeli już użytkujemy te zwierzęta, jest tak pracować, żeby one miały jak największy komfort z nami. Poprzez odpowiednie dopasowanie siodła, poprzez absolutne szkolenie naszych umiejętności. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że trenowanie konia, nawet w sposób najłagodniejszy z możliwych, w przeważającej mierze opiera się o tak zwane wzmocnienie negatywne. Mówiąc potocznie, to jest presja. Presja, którą człowiek wywiera na konia, żeby osiągnąć jakiś efekt. I jeżeli my sobie to uświadomimy, to równolegle z tym powinniśmy uświadomić sobie, jaką odpowiedzialność nakłada na nas rola nauczyciela, którym się stajemy, jeśli jeździmy konno czy trenujemy konie, żeby te sygnały, żeby ta presja była jak najmniejsza, żeby tylko prowokowała konia do szukania odpowiedzi, czego my chcemy, a nie żeby konia bolała, żeby konia zastraszała. W takich sztucznych warunkach, które my dla nich tworzymy, gdzie one mają tak naprawdę tą dużą ograniczoność wyboru, to na dobrą sprawę taki prawidłowy trening jest w stanie wpłynąć również na ich życie poza nami, czyli my wychodzimy po godzinie z treningu, a ten koń zostaje właśnie na przykład w ciele rozciągniętym, wygimnastykowanym, nie zakwaszonym, nie obolałym, nie nadużytym, że ten koń nie jest w stanie kroku zrobić z bólu, ponieważ, nie wiem, był jeżdżony nadmiernie, za mocno, za wcześnie, bo nie ma czasu, żeby poczekać na konia, który potrzebuje dużo więcej czasu, żeby rozwinąć jakąś partię mięśni. Ruch jest dla konia czymś bardzo ważnym i konie lubią się poruszać, więc jeżeli człowiek jest w stanie, siedząc na koniu, tak się zachowywać, że jego obecność na plecach końskich będzie do zniesienia, będzie do zaakceptowania, to koń będzie lubił się poruszać z człowiekiem. Jeździectwo jest bardzo biorczą procedurą, bardzo biorczym procesem. Ono jest tak naprawdę całe nastawione na człowieka. I oczywiście naszemu koniowi będzie trochę lepiej w życiu, jeśli my będziemy umieli najechać na przeszkodę w sposób łagodniejszy i mniej zaburzający koniowi równowagę, ale to jeszcze jest nie wszystko. I tak naprawdę odpowiedzią na pytanie, czego konie potrzebują, jest ta lista ich podstawowych potrzeb, czyli grupa, przemieszczanie się, jedzenie, dotyk. I jeżeli my jesteśmy w stanie te potrzeby z naszej strony koniowi zrealizować, to będziemy w stanie dać koniowi coś przyjemnego ze swojej strony. Czyli mówiąc wprost, weźmy konia na spacer, niekoniecznie jeździmy na nim, weźmy go na spacer, pójdźmy z nim do lasu w ręku. Przecież z naszymi psami chodzimy tak codziennie. Każdy, kto chce obcować z koniem, powinien się nauczyć takiej wrażliwości i patrzenia na tego konia jak na partnera, a nie jak na sprzęt do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Koń jest partnerem i tylko wtedy może być jakaś współpraca i możemy mówić o tym, że człowiek ma prawo korzystać z tego ogromnego przywileju, jakim jest wsiadanie na grzbiet tak pięknego zwierzęcia, tak silnego zwierzęcia, tak ogromnego zwierzęcia i cieszyć się z tego, że on nas tam toleruje na tym grzbiecie. Ja się zajmuję już od lat treningiem koni. Najważniejsze jest, zawsze powtarzam, by się szkolić i rozwijać. Nigdy nie jest za późno, żeby spostrzec, że się idzie złą drogą. Tak, to jest najważniejsze. Zawsze powtarzam, że każdy, ale to każdy jeździ bez wyjątku na różaniec utkany z końskich ciał i dusz. Naszym absolutnym obowiązkiem jest dbać o to, żeby ten różaniec był jak najkrótszy. To jest absolutnie nasze... Jeżeli chcemy się z tymi zwierzętami opiekować i zajmować, to jest absolutnie to. For a good horseman and experienced person, it's quite easy to see, because you just see a horse's face, the horse's expression in the face, and you know if this is a happy horse or not. If you are not so skilled, it takes longer to see it, because a horse who is not happy and not happy in his, let's say, in his stall, in his how his people deal with him, how he people handle the horse in the long term. You get mal behavior, so you can have kicking against the walls, the horse starts to bite, the horse take the ears back, so they develop defensive behavior, or they stand and give you the feel that there's some apathy in their expression, they don't react anymore. Patrzmy na konie tak, jakbyśmy chcieli coś zobaczyć. I wtedy zobaczymy różnicę w mimice twarzy. Jeżeli będziemy patrzyli na konia, który jest na pastwisku, który jest w swoim środowisku, on ma zadowoloną minę. Obserwuje okolice, uszy są ruchliwe, słyszy dokładnie, widzi wszystko, ale ma zadowoloną minę. Patrzmy na konia, który jest niezadowolony, bo ktoś do niego przychodzi. Zmienia się wyraz jego twarzy. Kładzie uszy. Pojawiają się na twarzy w kącikach ust takie zmarszczki. Ta twarz robi się nieprzyjazna. Napięcie w obrębie pyska, zmarszczki, tutaj takie dołeczki nad oczami. Im głębsze, tym mówią badacze końskiego ciała, że tym o większym jakby zmartwieniu czy jakimś obciążeniu świadczą. Zwisająca dolna warga, taka niedomykająca się. Kiedyś uważano powszechnie, że to jest taki objaw takiego rozluźnienia. Teraz mówi się, że to może być również taki znak mówiący o tym, że koń jest w jakimś chronicznym bólu. Jeżeli koń cierpi, ta twarz, jego rysy twarzy się wyostrzają bardzo. Wiele koni cierpi w taki cichy, niezauważalny na pierwszy rzut oka sposób. I obserwując ich sytuację, ich tak zwany dobrostan, wydaje się, że one są zadbane. To są konie, które dobrze wyglądają, to są konie, które mają ładną muskulaturę, które mają piękną sierść, które stoją w czystej stajni i są po prostu piękne. I patrzymy na takiego konia i on się wydaje się zadbany. Natomiast on może cierpieć z powodu izolacji od innych koni. Może cierpieć po treningu, który był bardzo ciężki psychicznie i koń z tym całym ciężarem potem zostaje wstawiony do boksu i jakby zostawiony sam. Czasem nawet bez możliwości wyjścia na łąkę, wytarzania się, przebiegnięcia, rozprostowania nóg tak zwanego. Generalnie konie są tak ukształtowane, żeby nie pokazywać bólu. One cierpią po cichu, dlatego tak trudno to jest rozpoznać. One nie płaczą, one nie wyją, nie piszczą. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli jesteśmy otoczeni zwierzętami w postaci chociażby psów, tak? Pies kamli, jak go coś boli, a koń będzie cierpiał po cichu. Wzrok konia, poza tym, że może być przerażony, przejęty i taki uciekający, jak czasami widzimy konie na przykład na wyścigach albo konie, nie wiem, na zawodach jeździeckich. Dla mnie jeszcze smutniejszy jest taki wzrok, który jest pusty, taki szklany. Ja spotykam często konie, które mają tą tak zwaną wyuczoną bezradność i straciły wiarę w ludzi i w próbowanie, i ich wzrok jest pusty. I nawet jeśli ten koń ma głowę zwróconą do człowieka i teoretycznie patrzy w naszą stronę, to on patrzy takim nieobecnym wzrokiem, jakbyśmy byli przeźroczyści. On patrzy gdzieś w dal, nie ma z nim kontaktu. I ten wzrok też mówi nam o tym, że dużo może być nie tak z koniem i w jego ciele, i w jego psychice. Konie wysyłają niewiarygodnie dużo sygnałów nam, żeby pokazać, że są nieszczęśliwe. Wchodząc do stajni, zaglądając do boksu, można zobaczyć po jego oczach, czy to jest dla mnie najważniejszy punkt. W oczach konia widać wszystko. Wyraz oka może się niesamowicie zmienić, tak? Widać ból, widać cierpienie, widać smutek, widać zamknięcie się w sobie, tak? Oni czasami odcinają się od świata, wydaje się, że wykonują jakąś czynność i wykonują to bez buntu jako takiego, ale tak naprawdę widać, że nie ma żadnego zaangażowania z ich strony, bo wpadają w taką wyuczoną bezradność, że już jakby godzą się. To jest chyba dla mnie najgorsza forma, kiedy koń się godzi ze swoim losem, takim złym losem. Jeżeli koń toczy pianę z pyska i opluwa się śliną, to na pewno nie jest to szczęśliwy koń, który przeżuwa wędzidło, tylko to jest koń, który się broni przed bólem po prostu. Głowa konia, oczy konia, pysk, bardzo wiele są nam w stanie powiedzieć o tym, co przeżywa koń. Jeśli na przykład widzimy zdjęcie konia pod jeźdźcem, czy to jest koń sportowy, czy rekreacyjny, niezależnie jaką dyscyplinę ten człowiek na tym koniu uprawia. Jeżeli ten koń ma szeroko otwarte oczy i na przykład otwarty pysk, co się bardzo często zdarza, to już jest tak naprawdę wołanie o pomoc, bo za każdym razem, kiedy koń otwiera pysk, w sytuacji, kiedy siedzi na nim człowiek ciągnący za wodzy, koń mówi nam: boli mnie, to mnie boli, wędzidło mnie boli, nie chcę tego, boję się tego, uciekam od tego. Na zawodach sportowych widzimy natomiast bardzo dużo obrazków konia nieszczęśliwego pod siodłem, czyli który bardzo mocno już pokazuje to zewnętrznie, bardzo smagając ogonem, uszami kuląc, tak, zgrzytając zębami. Czasami niektórzy, nie akceptując kiełza, mimo bardzo mocno zaciśniętych nachrapników, wyrzucają język, mocne strzelanie zadu, tak? To są wszystkie takie oznaki, że mimo że ten koń na przykład skacze i między przeszkodami coś takiego robi, to widać, że on nie jest szczęśliwy z tego tytułu. On jest zmuszony i musi przez napięcie, odprężenie wyrzucić z siebie tą złość. Jeżeli to zwierzę widzimy na wyścigach, jeżeli widzimy je na morskim oku, czy na pracy w Bryczce w Krakowie, w Bryczce w Warszawie, gdziekolwiek, to spójrzmy w jego oczy. Naprawdę to jest zwierciadło duszy konia. Jeżeli w nie spojrzymy, to dostrzeżemy ogromną głębię i one nam naprawdę wszystko w stanie są same powiedzieć. Tylko trzeba chcieć to zobaczyć i poczuć. Dać sobie chwilę, zamknąć oczy, spojrzeć jeszcze raz i myślę, że instynkt empatycznej osoby, a tylko do takiej mogę kierować moje słowa, bo inna i tak nie zrozumie, podpowie jej, czy to zwierzę chce to robić, chce tu być, czy to jest dla niego dobre. Jest tyle form znęcania się, że... W świetle przepisów ustawy o ochronie zwierząt za znęcanie należy uznać każdy przypadek zadawania bólu lub cierpienia i nie tylko takie sytuacje bezpośrednie jak bicie czy kopanie, ale także zapewnianie właściwych warunków bytowania, nieudzielanie pomocy weterynaryjnej, utrzymywanie zwierząt, koni w złych warunkach, z przerostem kopyt, w złych warunkach bytowania, nieleczonymi chorobami. To wszystko należy uznać za znęcanie. Znęcanie się to świadome zadawanie bólu i cierpienia. Potem jest wymieniony katalog, taki jak nieodpowiednie żywienie, niezapewnienie opieki weterynaryjnej, czy niezapewnienie warunków zgodnych z potrzebami gatunkowymi danego zwierzęcia. Natomiast część tych przepisów jest martwa, bo właśnie potrzeby gatunkowe konia, stado, łąki, przestrzeń. Konie wyścigowe tego nie mają. Konie z morskiego oka bardzo często tego nie mają. Konie z bryczek, konie w szkółkach również. Tutaj niestety jest duże pole do interpretacji. Kiedy my mówimy, ale koń, który całe życie stoi w boksie i wychodzi tylko na karuzelę, to jest psychiczne znęcanie się nad nim, to słyszymy, nie. Niestety przy zwierzętach gospodarskich ta analiza nie jest prozwierzęca, jest proludzka i profinansowa. Przypadkiem znęcania też na pewno będzie używanie do pracy z końmi różnych sprzętów, które będą nieodpowiednie, będą kaleczyły zwierzęta, będą zadawały obrażenia, rany, jak niedobrane siodło, czy wędzidła, czy wszelkie inne sprzęty, które mogą powodować ból. Ja ostatnio byłam porażona taką sytuacją. Moja przyjaciółka, która ze mną prowadzi wspólnie portal nasz, taki edukacyjny, pokazała mi w telefonie zdjęcia. Pojechała na pokazy kaskaderskie i pokazała mi zdjęcia koni, które były przed pokazem przywiązane do ogrodzenia, które za chwilę miały pojechać ten pokaz. Ja nie mogłam uwierzyć, że w ogóle ktoś ma pomysł posiadania na te konie, bo te konie były chude, grzbiety wystawały na wierzchu, stały po prostu z zapadniętymi plecami i to dla mnie, ja mówię, ale mówię, Kasiu, ale jak to w ogóle jest możliwe? W ogóle i co, było tyle publiczności i nikt nie reaguje, organizatorzy, no w ogóle, no właśnie problem jest taki, że ludzie nie mają wiedzy. Jak rozpoznać, czy dochodzi do znęcania się nad koniem? To jest bardzo delikatne pytanie, dlatego że nie tylko bicie batem, kopanie konia ostrogami, szarpanie za pysk odbierane jest przez konia jako znęcanie się nad nim. Jeźdźcy robią bardzo dużo innych rzeczy, dużo subtelniejszych, które konie w taki sposób czują, że to już jest znęcanie się nad nimi. Czyli jazda w nieodpowiednich, na przykład jazda w nieodpowiednich pozycjach, jazda nieodpowiednim tempem. Może być formą znęcania się nadmierny wysiłek dla tych zwierząt. Jeżeli koń jest trenowany za długo, jeżeli chodzi o jedną godzinę treningową, albo trenowany jest za długo, czy wykorzystywany w szkółce zbyt długo w ciągu dnia, to też jest znęcanie się nad koniem. Dużo rzeczy, do których przywykło środowisko jeździeckie, jest moim zdaniem znęcaniem się nad koniem. Natomiast jeźdźcy poddani są takiej obróbce mentalnej, żeby pewnych rzeczy nie zauważać i pewnych rzeczy nie odczuwać, że jest im ciężko przyjąć do wiadomości, że pewne rzeczy są znęcaniem się nad koniem. I dopiero tak naprawdę w obcowaniu z niejeźdźcami, jeśli my na przykład do stajni przeprowadzimy babcie, ciocie, wujka, koleżankę, to tak naprawdę często te osoby, które mają bardzo obiektywny i trzeźwy ogląd sytuacji, one nazywają rzeczy po imieniu i zadają na przykład takie niewygodne pytanie: a czemu ten konik ma tak głowę przypiętą do piersi i taki spocony jest i tak musi biegać w kółko? A ktoś, kto wtedy jest jakby jeźdźcem i przyprowadził tą osobę, mówi: nie, ale on jest trenowany, bo on do sportu jest szykowany, albo to jest młody koń, on właśnie jest zajeżdżany. No, a ta osoba mówi: no ale to jakiś tak, on tak musi z tą głową biegać, a ten pasek musi mieć przypięty. Tak, mamusia się nie martwi, on jest trenowany, tutaj pani trener, ona wie, co robi. Jeżeli jeździec jeździ, jest zdenerwowany i konia szarpie, albo konia bije, albo konia kopie, to jest to po prostu znęcanie się nad nim. Natomiast jak rozpoznać, czy to, co on robi, w jaki sposób jeździ technicznie, jest to już znęcanie się czy nie, no to należy trochę więcej wiedzieć o treningu konia i o tym, jak koń powinien być jeżdżony, jak powinien być trenowany. Takich przykładów jest wiele, jakby rzeczy, które są na porządku dziennym, my uważamy je za normalne, uważamy je za część procesu szkoleniowego. Często dlatego, że nikt nie pokazał nam, że może być inaczej, że może być lepiej, że można to zrobić bez tych rzeczy, bez tych sprzętów, bez tych sznurków, bez tej presji. I w związku z tym my się przeciwko temu nie buntujemy. Na pewno wszystkie emocje, które widzimy ze strony jeźdźca w stronę konia, nie mówię tutaj oczywiście o pozytywnych emocjach, tylko mówię o rzeczach negatywnych, tak? Jak złość, jak gniew, jak jakieś poruszenie. To już są wszystko rzeczy, które koń odbiera jako coś bardzo, bardzo negatywnego. I to już może być odebrane, czy powinno być odbierane jako znęcanie się nad koniem. Bo tego tak naprawdę w treningu nie powinno być. Ja znam osoby, które w codziennym życiu są bardzo zrównoważonymi, łagodnymi osobami, które pracują w przeróżnych miejscach, na różnych stanowiskach, jakby funkcjonując bardzo harmonijnie z innymi ludźmi, a jak wsiadają na konia, to stają się takimi sadystami, może to jest zbyt mocne słowo, ale traktują konie w bardzo, bardzo ostry sposób. Tylko dlatego, że tak zostały nauczone. Kolejne trudne pytanie, co by robiły, gdyby miały wybór. Zależy, które. Tak mi się wydaje. Żyjemy w takich czasach, że nie jesteśmy w stanie otworzyć wszystkich stajni, nie jesteśmy w stanie otworzyć wszystkich padoków i powiedzieć: idźcie i róbcie co chcecie. Gdybyśmy mogli zlikwidować te wszystkie ogrodzenia i zniknąć z ich życia, to myślę, że byśmy często ich nie oglądali generalnie, bo po prostu dobrałyby się w odpowiednie grupy socjalne, stada i funkcjonowałyby na przestrzeni otwartej. Natomiast tak konie w dzisiejszych czasach nie żyją udomowione. Są pozamykane w ogrodzeniach, mają wybór bardzo ograniczony, to my im dobieramy towarzystwo, to my decydujemy, z jakimi końmi dane konie będą chodziły i nie mają takiej wolności wyboru tego, co by chciały robić. Nad tym bym się głęboko zastanowiła, co tak naprawdę one lubią i co one by robiły. Bo znam konie, które uwielbiają się bawić, które uwielbiają pracować, które uwielbiają dostawać następne zadania. Pokazują często same, że chciałyby coś jeszcze, chciałyby coś więcej robić. Ale znam też konie takie, które są z natury leniwe, które najchętniej wygrzebałyby sobie dołek i w tym dołku leżały. Więc to wszystko zależy od tego, jaki dany koń ma charakter, jakie ma doświadczenia, jak pokazano mu życie też. Jak się urodził, z jakimi genami, to jest też bardzo ważne. Well, I'm sure the horse would love to live in a herd. They would love to have open land, like a zebra would live in a desert-like area, or I don't know the term, steppes or some grassland. And they would, of course, live in herds and in groups. Scientists in several universities do some studies on this. This is how they want to live. They have a ranking and they have a social communication. This is how they would choose. They would not choose a box and to stand on the spot 23 hours. Of course not. Yeah. Gdyby miały wybór, to spędzałyby czas tak jak konie wolne. Czyli cały czas by się poruszały, byłyby w stadzie i nie w byle jakim stadzie, tylko w swoim stadzie, co jest też bardzo istotne, czyli nie zmieniałyby grupy co chwilę. Miałyby nieograniczony dostęp do jedzenia, którego by szukały non-stop i jakby w ten sposób upływałby im dzień. Konie, gdyby miały wybór, spędzałyby czas na łąkach, jedząc ze swoimi końskimi przyjaciółmi. Ewentualnie z ludźmi, jeżeli ludzie staną się częścią stada. Jeżeli po prostu do nich przyjdziemy i z nimi będziemy, nic od nich nie chcąc. One wtedy same nas zaczepią, same będą chciały być pogłaskane i same nas zaakceptują. Niektóre zrobią to od razu, inne będą potrzebowały czasu. Natomiast zdecydowanie koń, kiedy ma wybór, podąża po prostu za swoim stadem.